Chorzowscy strażacy obchodzili swoje święto. 12 maja na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Strażacy cieszą się największym zaufaniem społeczeństwa, ale naprawdę mówiąc, zawsze tam, gdzie oni są, to faktycznie to poczucie bezpieczeństwa wzrasta. Ich święto jest to taka okazja do corocznych wyróżnień, odznaczeń, awansów, ale też i właśnie podziękowań za ich ofiarną służbę, za poświęcenie, bo tak jak już mówiłem, zawsze gdy są potrzebni, są na miejscu i ratują nieraz ludzkie życie. To był dosyć spokojny rok, oprócz tego dużego pożaru rzeźni na ulicy Krakusa. To generalnie był spokojny rok, nie mieliśmy dużych pożarów, nie było dużych zdarzeń. Natomiast tak jak wspomniałem, już też było dużo interwencji związanych właśnie z tlenkiem węgla, z wadliwym działaniem przewodów kominowych, dymowych. To jest w tej chwili, no nie powiem, że główna nasza działalność, bo tych pożarów jeszcze trochę jest na terenie miasta, ale ilość pożarów się zmniejsza, natomiast ilość tych interwencji wzrasta. Może to nie świadczy też całkowicie źle, ponieważ widać, że ta świadomość społeczna wzrasta. I faktycznie, jeżeli coś się niedobrego dzieje, ludzie mają tą świadomość, że trzeba wezwać służby ratownicze. I często to pomaga i przeciwdziała temu, że ktoś może stracić zdrowie lub życie. Więc to jest nasza praca, wykonujemy ją z pełnym oddaniem. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tych interwencji było jak najmniej, ale póki to są interwencje, gdzie możemy pomóc i kogoś uratować, to one cieszą. Mówiąc o służbie strażackiej, to na pewno wiąże się to z tym, że mówimy o poświęceniu, ofiarności, ale również o wysoko kwalifikowanej kadrze, wysokich umiejętnościach, zarówno tych ratowniczych, pożarniczych, ale też właśnie tych związanych z katastrofami. Bardzo ważne, aby właśnie strażacy mieli coraz nowszy sprzęt, byli coraz bardziej i lepiej wyposażeni, nowoczesny i naprawdę wszechstronny, bo mamy do czynienia również z warunkami na lądzie, na wodzie i powiedzmy już takimi naprawdę skrajnymi. Chorzowska Straż w swojej komendzie przygotowuje specjalną przestrzeń dla najmłodszych. W podziemiach budynku powstaje tak zwana ścieżka bezpieczeństwa, na której odwiedzający będą mogli z bliska przyjrzeć się zagrożeniom i sytuacjom, z jakimi zmagają się na co dzień strażacy. Większość zagrożeń, jakie czyhają na nas w domu, w pracy, na ulicy, będzie pokazany wypadek samochodowy, pożar mieszkania, tlenek węgla w łazience, pożar lasu, ale też będzie taki element trochę zabawowy dla dzieci, gdzie będą mogli się poczuć strażakami, jest samochód, którym będą mogli jechać do pożaru, skorzystać z takiego mini ześlizgu, ubrać się w takie ubranka strażackie, także myślę, że po tej części edukacyjnej na pewno jeszcze przyczyni się do tego ten element zabawowy, żeby te dzieci utrwaliły sobie te informacje, które zdobędą na tej ścieżce już typowo edukacyjnej. Miasto ufundowało premie pieniężne dla wyróżniających się w pracy strażaków, zaś Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Katowicach przekazała chorzowskiej jednostce fundusze na bieżące potrzeby.